Witamy serdecznie, z tej strony zespół Afromental, a oto nowości z naszego obozu. Przede wszystkim nowy singiel, który zapowiada płytę, która wychodzi wiosną 2019 o tytule Korzenie i równocześnie razem z singlem teledysk do tego utworu na naszym kanale YouTube'owym. Zapraszamy serdecznie do oglądania. A co dalej? Co dalej, co dalej? Słuchajcie, za nami okres wzmożonej pracy. Będziecie mogli za niedługo zorientować się, jakiej pracy, ale wszystko już idzie i wszystko już poszło tak naprawdę, więc my jesteśmy już zadowoleni, a czy wy będziecie? Na pewno! Taka jest rola trenera w The Voice i w The Voice Kids, że ma tą niezależność decyzyjną i mam nadzieję, że wszystkie decyzje podjęte przez trenerów tej edycji zostały podjęte z serca i na pewno tak się stało, więc nic byśmy nie zmieniali. Natomiast pytając, czy tęsknimy, nie do końca, ponieważ my równolegle pracujemy nad The Voice Kids, które już od 1 stycznia będzie w emisji 2019 roku. Zapraszamy Was serdecznie, startujemy i będzie kupa zabawy, piękne emocje i mega zdolne dzieciaki. Słuchajcie, to jest historyczna druga edycja The Voice Kids w Polsce, więc wyciągnięto wnioski i odrobiono lekcje. Wszyscy uczestnicy odrobili lekcje z tego, co trzeba, co nie trzeba i czy, że warto naprawdę. Przede wszystkim, że warto, bo mieliśmy bardzo dużo uczestników na castingach oraz castingach w całej Polsce, które się odbywały też zewnętrznie. I poziom po prostu rósł z występu na występ. Trochę wariowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy już, czy mamy oddzielać już tak ziarno od plew. Czy nie było ludzi źle śpiewających, dzieciaków. Nie chcę na nich mówić dzieciaki. Nie było młodych, zdolnych ludzi źle śpiewających. Trzeba było naprawdę łuskać. Więc no, nic więcej nie będę mówił, nie zdradzajmy, nie? Ja tylko dodam, że no, chyba samo to się naturalnie wykształciło, ale mając takie wielkie talenty jak Roxana Węgiel, która wygrywa Eurowizję dla dzieciaków na całą Europę, jak Zuza Jabłońska, która robi już karierę i jest niesamowita, no to te dziewczyny postawiły poprzeczkę i ta poprzeczka jest co najmniej podtrzymana, o ile nie jest jeszcze bardziej wypchana w górę. Także zapraszamy przed telewizory 1 stycznia 2019. Hell yeah.